Przypomniało mi się, moi drodzy, kiedy miałem 12-13 lat. Jeździłem na turnieje szachowe i byłem małym, ambitnym siusiaczkiem. Nie miałem pieniędzy, żeby mieć prywatnego trenera. Mój klub szachowy był bardzo mały, a wyjazdy były bardzo drogie. Wygrywałem tostery. Ledwo łączyłem szachy ze szkołą. Rodzice chcieli, żebym się uczył, a ja po prostu miałem swoją pasję, którą cały czas rozwijałem. I za każdym razem, kiedy starałem się i byłem o krok od zwycięstwa, przegrywałem ostatnią partię. Nie miałem żadnych nagród. Pokonywały mnie starsze, stare dziady, które walczyły o nic, a dla mnie to był punkt bardzo ważny, bo byłem pierwszy wśród dzieci do lat 12-14. I wtedy pomyślałem sobie, a co jeśli moja przeciwniczka to przyszła mistrzyni świata? Co jeśli ją pokonam i ona rzuci szachy? Mała Hania, 13 lat, walczy o tytuł WFM-a, WCM-a. Może jej świat się zmieni, może coś w życiu osiągnie. Może w jej kraju będzie bohaterem narodowym, dostanie pieniądze, będzie mogła się rozwijać. I z takim podejściem poszedłem do mojej szachownicy. Uścisnąłem mojej przeciwniczce 13-letniej ręce. I zagrałem najgorszy możliwy ruch w pozycji, czyli G4. Wiedząc, że jeżeli przegram, to po prostu udowodni, że potrafi grać w szach. I moja dziewczynka wcale nie była rozbita. Zagrała dumnie i prężnie D5, a po gońcu G2 zagrała jak ostatnia p***a C6. I kiedy zagrała C6, wiedziałem, że partii już nie wygram. Po prostu moja przeciwniczka nie bierze darmowego pionka, wchodząc ze mną w jakieś igraszki. Zagrała C6, chcąc uniknąć wszystkich złości, które dla niej przygotowałem. I po ruchu E3 zagrała E5 i mogłem się poddać. Oczywiście warto dodać, że wszyscy dookoła oglądali naszą partię, a nasz kolega z Meksyku to nawet... Podchodzili potem do mnie po partii, czy ja przypadkiem tego pionka dotknąłem. Chyba, żebym przypadkiem twojej dziewczynie dotknął. Specjalnie tak zagrałem, ale nie tłumaczyłem i tego nie chciało mi się. Więc poszło tak, no i zagrałem B3. Poszło H5, mówię, haha, darmowy pionek. Poszło tak i było wszystko w normie. No, może mój cukier nie. Poszło tak, zagrała tutaj. I tu znowu pojawiła się iskierka nadziei, bo znalazłem rugoniec F3, a ona od ręki zbija na H5, co okazuje się pierwszą linią silniczka. A ja byłem piekielnie przekonany, że moja przeciwniczka jednak ma 13 lat i gówno gra. I tu Jezus, czyli ja, upada po raz pierwszy z tym krzyżem na plecach, bo zbiłem i byłem taki dumny z tej pozycji, że o kurwa, o Boże. Ja byłem tak zadowolony, moi drodzy, zobaczcie. Stoję w wygranej pozycji. Jest tylko kurwa minus 2,5. Ja zaraz wygram! I ona poszła do toalety, a ja już czekałem, aż wróci i zagram taktykę, po której spadnie z krzesła. Przyszła, popatrzyłem jej w oczy i zbiłem piona. I z minus 2,5 robi się minus 4. To się nazywa czysty skill. I moi drodzy, no co? Poszło bicie i ruch tutaj. I ja sobie tak siedzę na partii i mówię, o kurwa, przegram w 12 ruchów. A nie, już jest 12 ruchów, to przegram w 15. Ale wtedy włączył mi się tryb Fischera. I znalazłem ruch koniec G4, który nie przegrywa w jednym ruchu, a w pięciu. Zagrała tak, ja poszedłem tu. Warto wspomnieć, że tutaj gdybym poszedł na przykład tak, co wydaje się, że pozycja stoi dobrze, to ona ma nawet takie jakieś rzeczy. I moja wieża nie może wyjść. I najlepszym ruchem tej pozycji jest zagranie goniec F3 pod k***a piona jednego. Pomyślałem, że aż tak nisko nie upadłem. Będę walczył do ostatniej kropli krwi. Więc zagrałem tu, poszło F5, a tu. I dałem jej szansę się pomylić. Niestety nie skorzystała z mojego zaproszenia. Zagrała skoczka z D na B4. Chłopki strzelił, jeszcze najlepszym koniem zagrała. Moi drodzy, nie zniechęciłem się. Wiedziałem, że będzie tylko lepiej w tej pozycji. I po szachu. A, przepraszam, ja zagrałem tutaj. Nie chciałem oddawać darmowej figury. I poszedł szach, tu i tu. A, moment, i zbiła. I po tym posunięciu, jak zagrała tutaj, liczyła, że się poddam. A ja, dumny polski streamer, skończony, bez medalu, bez pieniędzy, bez darmowego alkoholu na barze, zagrałem król G2 i pierłem po cichu. Bardzo bym dumny z tego posunięcia, bo widać było, że je przeoczyła. I moi drodzy, po ruchu król G2, moja przeciwniczka już wiedziała, że wygra. I tu najbardziej się pomyliła. Serio, bo zagrała ruch od ręki. Nie widziała tego króla G2, to było widać w jej oczach. W jej 13-letnich oczach wyczytałem, że ją zaskoczyłem. Na pewno ją zaskoczyłem. Ale udawała nieugiętą, jest twardą zawodniczką, która idzie po medal. Ja już nic w życiu nie osiągnę, a ona ma szansę, ona też miała takie myśli. I zagrała od ręki ruch F4.
a to był ruch jak miód na moje serce, bo zagrałem od ręki F3 i udawałem, że pozycja jest równa. A tak mocno w to uwierzyłem, że aż wstałem od stołu i poszedłem, uśmiechnięty, pokazując wszystkim dumę, tak? I zobaczyłem pozycję. A jest tylko minus 6, czyli tak jakbym miał dwie figury mniej. Przyszedłem do stołu, przeciwniczka popatrzyła mi głęboko w oczy i wykonała najlepszy możliwy w tej pozycji ruch, czyli roszadę. No nie byłem zadowolony z tego, jak to wygląda, bo powiem wam, że obrona Częstochowy przy tym to już cały chuj. Ale twardym trzeba być, więc zagrałem na pewniaka Hetman E2. Jedyne w tej pozycji posunięcie, które nie przegrywa natychmiast, a przegrywa w kolejnych 5 ruchach. Czy to nie jest piękne w szachach? Że siedzisz, grasz, a i tak wiesz, że przegrasz? Marnujesz 3 godziny minimum, chcesz się sikać. Twoi znajomi oblewają zwycięstwo. Ktoś walczy o złoty medal, a ty walczysz z 13-letnią Hanią. I wiesz, że i tak przypierdolisz. No ale niech dziewczynka zasłabnie na partii, k***wa, i wygrasz. Także zagrałem tego Hetmana E2. I życzyłem jej wszystkiego najlepszego. No i moi drodzy, niestety nie złapała się na pułapki, a raczej troszkę się złapała. Zagrała wieża H8. I tutaj kolejny dumny moment w mojej partii, bo zagrałem k***a krzew. Koń G1, moi drodzy, na pole wejściowe. Coś wspaniałego, zobaczcie. Wieża nie ma ruchu. Biały nie ma ruchu w ogóle. Goniec nie ma ruchu. Wieża nie gra. Hetman E2 nic nie gra. Tylko że k***a ja gram białymi. A nie Hania. To jest, widzowie, gambit sandomierski, wersja rozszerzona. W tej partii szachów nie gra nic oprócz króla, który dalej swoją pielgrzymkę zakończy w jej niedługo jamie ustnej. I tutaj już doliczyłem forsownie wygrywający wariant dla mojej przeciwniczki. Mianowicie bicie, 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 tu, tu i tu. Jest na koniec partii. Oczywiście jest bardzo dużo różnych pobocznych wariantów, których przegrywam jeszcze szybciej. Pokazałem wam moją najsilniejszą obronę. Czyli dobrze rozumiecie, moja najsilniejsza obrona w tej pozycji to oddanie Hetmana i przegranie partii w 27 ruchów, a nie w 24. Natomiast moja przeciwniczka tutaj widziała, że nie mogę oddychać, a zagrała konia E7. Ja wtedy mówię: Hanka, kurwa, ty masz być mistrzynią świata? Ty nie potrafisz kreta dobić? No i tutaj dumnie zagrałem gońca 1 i jeszcze dumniej zagrałem tutaj gońca G3. No ale pasja niestety znowu się kończy po raz 10 w tej partii i okazuje się, że po tym posunięciu pułapka F4 nie działa, bo ona tu bija gońcem. I po zagraniu Hetman C2 paradoksalnie jest tylko minus 15, a ja w mojej głowie mówię: zajebiście, ona odchodzi królem, ja biję, ha! I gdzie twoja figura? Otóż w dupie, bo jest mat w jednym koniem! I tego nie zauważyłem. Wszystko byłoby zajebiście, gdyby nie to, że jest szachmat. Przysięgam. Bo wyobraźcie sobie, że w tej pozycji ona nie może iść tutaj. I nie może poświęcić Hetmana, bo to też ciekawe, że gdyby chciała mi tak napluć forsownie do dupy, to mogłaby jeszcze poświęcić Hetmana. Moi drodzy, wszystko by się udało, gdyby nie to, że jest szachmat. I w tej pozycji upadłem już tak nisko, że mówię: dobra, już nic mnie nie powstrzyma przed poświęceniem Hetmana. I powiecie, w tej pozycji jeszcze nie jest tak źle. Odbijasz zaraz gońca i masz dwie lekkie lekką i wieżę za Hetmana. Tak. Tylko że k***a ja patrzę, tam Ola na partię weszła i zaczęła mi machać, jak tam ci idzie. Ja pokazałem uśmiech i zagrałem tak. Zapomniałem odbić figury w jednym. Ona podeszła pod partię moją, Ola, żeby zobaczyć, jak mi idzie, a ja szybko, żeby ona nie widziała, zrobiłem tak. Ustawiłem figurę, poddałem się, podpisałem i uciekłem z sali. Ale to Malta i szachy. Dzień dobry.